Cześć, nazywam się Marta, witam Cię na kanale Perl. Tutaj nauczysz się robić na drutach. Dzisiaj nauczymy się robić czapkę. Jeżeli jest to lekcja druga z tego tutorialu, więc jeżeli trafiłeś tutaj, trafiłeś pierwszy raz, to polecam Ci zerknąć do lekcji, gdzie uczymy się robić komin. Komin jest prostszy, żeby zrobić na drutach. Tam bardzo szczegółowo wyjaśniam wszystkie techniki. Więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, dopiero zaczynasz, naprawdę polecam Ci zerknąć tam. A jeżeli już swój komin zrobiłeś i chcesz zacząć od czapki, to także możliwe, zapraszam Cię do oglądania. Co potrzebujemy, żeby zrobić taką czapkę? Włóczkę oczywiście. Włóczkę wybrałam taką samą jak komin, żeby mieć do kompletu czapkę do komina. Potrzebujemy trzy motki. To jest 150 metrów. 150 metrów spokojnie starczy na największy rozmiar. To jest włóczka Drop Snow. Ona jest przeznaczona normalnie na druty 9 mm. My jednak czapkę będziemy robić na drutach 7 mm, by ściągacz był taki ściągający. Rzeczywiście nada się każda włóczka, która ma próbkę 10×14. Jeżeli chodzi o próbka, to jest kwadrat 10×10 cm, więc tutaj jeżeli macie włóczkę, która ma próbkę 10×14, to się nada. I potrzebujemy trzy motki, jeżeli robicie tą samą co ja, czyli drop snow, a jeżeli jakąś inną, no to do 150 metrów musicie sobie policzyć, ile tych motków wychodzi. Poza tym potrzebujecie druty. Druty 7 mm na żyłce. Tak to wygląda. Druty długie. Ja robię na drutach długich. I jeżeli chodzi o żyłkę, no to żyłka jest 80 cm, czyli dokładnie taka sama jak na komin. Jeżeli masz dłuższą, to też może być. Więc jeżeli kupujesz druty osobno do tego projektu, to 7 mm na żyłce, 80 cm. Długie druty. Możesz kupić takie druty, które mają wymienną żyłkę, możesz kupić takie druty, które mają na stałe przytwierdzoną tą żyłkę. Ok, poza drutami potrzebujemy też nożyczek. Nożyczek jakichkolwiek, no ja mam te piskarsa, bardzo fajne. I także igłę dziwiarską do wełny z takim dużym oczkiem. I ona jest tempo zakończona. Przyda nam się także miarka. Ja mam taką miarkę budowlaną, ale możesz mieć taką także krawiecką. Jeżeli masz już wszystkie materiały, to możemy zaczynać. Zapraszam. Żeby zrobić taką czapkę, warto znać obwód swojej głowy, żeby dobrać odpowiedni rozmiar. Do tego potrzebna nam jest miarka. O, mam. I teraz mierzycie obwód swojej głowy w jej najszerszym miejscu. Czyli tak, jak będzie szła czapka. O, odczytujecie liczbę. 58. Ja mam u siebie 58 cm, ale każdy ma inaczej. I odczytujecie liczbę z tej tabelki, którą Wam teraz wyświetlam na ekranie. I zapamiętajcie tą liczbę, która odpowiada Waszemu obwodowi głowy. To będzie liczba oczek, które musimy nabrać w następnym etapie. Plan projektu jest taki. Tak będzie wyglądała nasza gotowa czapka. Będziemy ją przerabiać od dołu do góry. Najpierw nabierzemy tutaj oczka i to będzie determinowało nasz obwód. Później będziemy robić ściągacz. Ściągacz będziemy robić przez 23 cm. Jak zrobimy już ściągacz, to następnie będziemy od tego miejsca, od końca ściągacza, robić przez 13 cm naszą górę czapki i później zrobimy już zakończenie, czyli zamykanie oczek. Wyciągnijcie sobie nitkę ze środka włóczki i wyciągnijcie mniej więcej 2 metry. Krótszy koniec włóczki połóż bliżej siebie, dłuższy przymocowany do motka dalej od siebie
i na lewej ręce układamy włóczkę do nabierania oczek. Tutaj zaczepiamy o palec wskazujący i kciuk, nitkę w ten sposób. Pozostałymi palcami łapiemy razem, a tutaj zostawiamy ją naprężoną. Teraz będziemy nabierać oczka prawą dłonią, w której trzymamy drut. Wkładamy drut, przytrzymujemy sobie kciukiem. Teraz kierujemy prawy drut do nasady kciuka i przesuwamy w górę kciuka, nabierając oczko na drut. Mamy już oczko na drucie. Teraz drutem dotykamy palca wskazującego, czubka palca wskazującego i schodząc po palcu wskazującym nawijamy nitkę na drut. Tak nawinęliśmy kolejne oczko. Teraz pętelkę, którą mamy na kciuku, zakładamy na drut, tak żeby drut przeszedł przez środek pętelki i wyjmujemy kciuk z pętelki. Teraz kciukiem, wkładając kciuk w przerwę pomiędzy wskazującym kciukiem a robótką, delikatnie zaciskamy oczko. Mamy tutaj dwa oczka na drucie prawym. Nie zaciskaj za mocno, zostaw sobie dużo luzu. Ok, mamy dwa oczka, teraz powtarzamy całą procedurę. Dotykamy prawym drutem nasady kciuka i nabieramy w ten sposób nitkę na drut, przesuwając drut w górę kciuka. Mamy nabraną nitkę. Teraz dotykamy drutem palca wskazującego i schodzimy w dół palca wskazującego, nawijając nitkę na drut. I pętelkę, którą mamy na kciuku, przekładamy tak, żeby drut przeszedł przez pętelkę i wyciągamy kciuk, który pomaga nam zacisnąć kolejne oczko na drucie. Także bardzo delikatnie. Teraz mamy już trzy oczka na drucie. Nabieramy tyle oczek, ile mamy we wzorze zaznaczone, zależnie od Twojego obwodu głowy. Ja teraz nabiorę na swój obwód głowy oczka. Poza tym, ile jest napisane we wzorze, muszę nabrać jedno oczko dodatkowo, żeby mieć czym zamknąć robótkę w okrążenie. Ok, nabieramy. Sprawdź, czy Twoja robótka nie jest skręcona. Rozprostuj ją sobie. Teraz będziemy łączyć naszą robótkę w okrążenie. Teraz nie jest tak jak z kominem, że możemy łatwo połączyć robótkę, bo mamy za dużo żyłki w porównaniu do robótki. Trik jest taki, że wyciągasz sobie mniej więcej w połowie. Może być to idealnie w połowie, ale nie, mi się nie chce liczyć. Wyciągasz sobie tą żyłkę. Ok, i tym sposobem, jak wyciągnęliśmy ze środka żyłkę, to mamy na obu drutach robótkę. Przekładamy z tego druta, na którym nie ma końcówki, nitki, przekładamy jedno oczko na drugi drut. Teraz ten drut można sobie wyciągnąć, żeby nie zgubić oczek. Będziemy pracować na prawym drucie. Wyciągamy drugie oczko z kolei. Przekładamy nad pierwszym i nad drutem. Zdejmujemy je całkowicie, żeby je ściągnąć wolnym końcem. Mamy połączone w okrążenie. Teraz zakładamy nasz marker. Dzisiaj różowy. Marker na miejscu. Przerabiamy nasze oczka. Cały pierwszy rząd przerób oczkami prawymi. Przerobimy oczkami prawymi. Wolny koniec, ten krótki odłóż sobie do przodu, żeby się nie pomylić. Pracujemy tym dłuższym końcem. Nawiń sobie nitkę na palec wskazujący, złap lewą dłonią robótkę,
I teraz będziemy pracować prawym drutem, przerabiać prawe oczko. Jak to się robiło? Prawym drutem wbijamy się od dołu do góry, w pierwsze oczko na lewym drucie. Jak jesteśmy już wbici, to nitkę obkręcamy niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli tak jakbyśmy chcieli zagarnąć włóczkę. Przytrzymujemy sobie palcem wskazującym, by nam nie spadła. I przekładamy oczko, w które jesteśmy wbite, nad prawym drutem, zdejmując je z prawego drutu, a później z lewego. I tak przerobiliśmy prawe oczko, pierwsze prawe oczko. Całe teraz okrążenie będziemy robić prawymi oczkami. Pokazuję jeszcze raz. Możesz sobie zawsze przewinąć albo zwolnić wideo. Wbijamy się od dołu do góry w oczko, pierwsze na lewym drucie. Nawijamy nitkę niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jakbyśmy chcieli zagarnąć prawym drutem włóczkę od tyłu. Przytrzymujemy sobie palcem wskazującym. I teraz oczko, na które jesteśmy wbite, musimy zdjąć z prawego drutu lewym drutem. Jak już zdejmiemy, to zdejmujemy także oczko z lewego drutu. Tak już przerobiliśmy dwa oczka. Teraz pozostałe, które mamy w okrążeniu. Jak dojdziesz do momentu, że przerobiłaś wszystkie oczka na lewym drucie, jesteśmy w tym miejscu, w którym wyciągnęliśmy żyłkę, to teraz tą sobie żyłkę musimy znowu wyciągnąć. Ja sobie wyciągam tą żyłkę po mniej więcej 4-5 oczkach na prawym drucie. O, w tym miejscu wyciągam sobie żyłkę. Można wyciągnąć po prostu tak i wtedy też będzie dobrze. Ale dzięki takiemu podejściu, że zostawimy sobie kilka oczek na prawym drucie, te oczka będą równiejsze i będzie się troszkę łatwiej pracowało według mnie. Więc robię w ten sposób i teraz mi już starcza robótki, żeby przesunąć na lewy drut. Przerabiamy dalej. Za każdym razem, jak ci się skończy żyłka, to właśnie tak robisz. Wyciągasz sobie tutaj przy prawym drucie troszkę żyłki i przerabiasz dalej. Doszliśmy sobie już do markera. Przerabiamy ostatnie oczko. Marker przekładamy, można ręką, można drutem. Będziemy robić teraz ściągacz. Będziemy pracować raz. Będziemy przerabiać raz oczko prawe, a później oczko lewe. Oczko prawe znasz, przerabiasz jedno oczko prawe. I teraz przerabiamy oczko lewe. Jak to wygląda? Przekładamy nitkę przed robótkę, prawym drutem wbijamy się w pierwsze oczko na lewym drucie. Ja teraz odginam nitkę, żebyś widziała lepiej, ale ty nie musisz. Prawym drutem wbierz się od góry do dołu, czyli odwrotnie niż wcześniej, w oczko. Teraz masz tą nitkę przed drutem i wbite oczko. Teraz musimy owinąć nitkę znowu niezgodnie z ruchem wskazówek zegara na drucie. Żeby to zrobić, możemy pomóc sobie palcem wskazującym, zawinąć nitkę na drucie. Teraz musimy wyjąć prawy drut przez oczko, w którym byłyśmy wbite, i zsunąć oczko także z lewego drutu. Tak przerobiliśmy właśnie oczko lewe. Palec wskazujący wraca, nitka wraca za druty. Przerabiamy oczko prawe i pokażę ci jeszcze raz.
Jak chcemy przerobić oczko lewe, przekładamy nitkę przed druty. Wbijamy się, tutaj odginam Ci tą nitkę, żebyś widziała, ale Ty nie musisz. Wbijamy się od góry do dołu w pierwsze oczko na lewym drucie. Teraz nitkę musimy zawinąć wokół tego drutu. Tak samo, niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, możemy sobie pomóc palcem wskazującym, naginając ją w dół. Teraz już jest zawinięta, więc wyciągamy prawy drut przez oczko i wyjmujemy także lewy drut z oczka. I mamy przerobione oczko lewe. Wracamy nitką. Przerabiamy znowu oczko prawe. Tak, kontynuujemy aż do markera. Będziemy tak przerabiać ściągacz, aż osiągniemy odpowiednią liczbę centymetrów w ściągaczu. Jak robicie oczka lewe, to możecie tą nitkę naginać palcem środkowym w dół, żeby później prawym drutem przeciągnąć nitkę przez oczko, ale możecie też tą nitkę naginać albo samym wskazującym, ja tak najczęściej robię, albo obiema palcami. Może tak Wam będzie łatwiej zrobić oczko lewe, że składacie palce razem i obiema palcami naginacie nitkę w dół po to, żeby ją owinąć wokół prawego drutu i przeciągnąć przez oczko, które było na lewym drucie. I poćwiczcie sobie, która metoda jest dla Was najłatwiejsza, bo może te dwa palce będą dla Was ułatwieniem, a może sam wskazujący palec, a może sam środkowy palec będzie dla Was najłatwiejszą metodą. Tutaj przykładam mój znacznik. I zróbcie sobie około 10 cm tego ściągacza, po to, żeby przymierzyć swoją czapkę na głowę. Zobaczyć, czy jest na pewno dobra, czy warto kontynuować robótkę, czy może trzeba właśnie ją sprócić i zacząć inny rozmiar. Takie dwie uwagi. Po pierwsze, będziesz miała ten ściągacz wywinięty, więc on będzie troszkę ściślejszy, no bo będą dwie warstwy. To po pierwsze, a druga uwaga jest taka, że po blokowaniu ta czapka lekko się zbiegnie. Zazwyczaj jest tak, że po pierwszym praniu, po pierwszym blokowaniu tkanina odrobinę się ściąga, zbiera. I tak też tutaj się stanie, więc taka odrobinę luźniejsza niż czapka docelowa będzie w tej chwili, ale warto sobie przymierzyć, zobaczyć, czy to na pewno jest to, co chcemy osiągnąć. Bo jeśli nie, no to trzeba wybrać inny rozmiar. Od czego to zależy? To zależy od tego, jak ściśle przerabiacie oczka. I no, można to przewidzieć, wcześniej zrobić tak zwaną próbkę, wtedy ograniczamy to ryzyko, że trzeba będzie pruć swoją robótkę, że coś źle wyszło. Na razie tego jeszcze nie potrafimy, ale to pokażę Wam w kolejnym filmie, w kolejnym tutorialu, o co chodzi z tą próbką, jak to mierzyć, bo każdy z nas przerabia troszkę oczka inaczej. Czyli jeden bardziej ścisło, drugi mniej ścisło, no i nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sposób przerabiania oczek, więc każdy troszkę inaczej to robi. Każdemu trochę ta tkanina wychodzi, ta dzianina wychodzi inna, przez co no, nie wszystkie wzory będą idealnie pasować, da się to przeskalować na szczęście. W pewnym momencie skończyć się włóczka, skończyć się pierwszy motek, trzeba będzie dołożyć drugi.
Co robimy? Teraz tą końcówkę sobie rozdzielamy, rozczesujemy palcami. Mniej więcej 7 cm, coś takiego. Część wełny stąd będzie Ci lecieć, to się nic nie dzieje, odłóż ją sobie na bok. I tak samo robimy z końcówką nowego motka. Teraz złóż sobie te dwie włóczki, żeby tworzyły jeden sznurek. Możesz sobie troszkę zwilżyć wodą dłonie. Ja mam zawsze suche, dlatego mi po prostu łatwiej się wtedy łączy te dwie włóczki. Układamy te dwa końce na sobie i teraz będziemy przez około 30 sekund tak rolować w dłoni, tworząc ciepło. I dzięki temu te włóczki się złączą. Sprawdź sobie, czy rzeczywiście się połączyły, czy nie rozerwie się to łączenie. I mamy już jedną długą nitkę, nowy motek dołączony, możemy dalej robić. Jeżeli nie robiłaś z wełny akurat drop snow, która się filcuje, jest możliwe ją sfilcować, czyli tak dokładnie połączyć, to zobacz sobie drugi sposób łączenia, dołączania nowej nitki, który pokazałam w poprzednim tutorialu. I tam z detalami jest wytłumaczone, jak dołączyć taką nitkę i później co zrobić z drugimi końcami tych nitek. Tam znajdziesz wskazówki. Jeżeli zrobiłyście już 23 cm ściągacza, to kontynuujemy dalej. Będziemy teraz robić czapkę nad ściągaczem, ściegiem dzianiną po prostu, czyli oczkami prawymi. I teraz są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że teraz zaczynamy robić oczka prawe i budować górę czapki. Wtedy, jeżeli wywiniemy sobie ściągacz, to nasz ściągacz wywinięty na czapce będzie wyglądał tak. Czyli tutaj będą takie oczka lewe widoczne, taki pasek. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa, którą Wam teraz pokażę, jest taka, że wywiniemy sobie tę robótkę, jak już skończyliśmy ściągacz, na drugą stronę. Ok, wywinięta. Jeżeli teraz zaczniemy budować oczka prawe, czyli naszą czapkę do góry, to nasz ściągacz wywinięty będzie wyglądał na czapce tak. I to wykończenie mi osobiście bardziej się podoba, więc pokażę Wam tą wersję. Oczywiście możecie zrobić bez odwracania na drugą stronę robótki i tam kontynuować oczkami prawymi. Po prostu będziecie mieć inne wykończenie ściągacza w czapce. Minusy rozwiązania takiego, że teraz będziemy przerabiać oczkami prawymi po wywinięciu robótki, są takie, że mamy nitkę nie po tej stronie, po której powinniśmy ją mieć. Czyli po lewej stronie drutów, a nie po prawej. Ten marker łatwo przełożyć, ale już gorzej jest z tą nitką. I ja robię tak, że to jedno oczko, od którego wychodzi nitka, przekładam sobie na prawy drut, bez przerabiania, tak jakby cofam. I teraz wszystko już się zgadza. Mogę przerabiać dalej moją robótkę, traktując to jako oczko prawe. Tutaj to oczko będzie skręcone. Nie będzie takie normalne, tylko będzie się tak dziwnie układało. No i to jest minus tej metody. Teraz będziemy przerabiać
całe okrążenie i właściwie wiele okrążeń oczkami prawymi, aż osiągniemy 13 cm od tego właśnie miejsca ściągacza do końca naszej robótki. Czyli trzeba przerobić 13 cm w okrążeniach oczkami prawymi tylko. Jak już przerobiłaś 13 cm od końca ściągacza jerseyem z samymi oczkami prawymi, to teraz sobie przymierz czapkę, załóż ją na głowę i zobacz, czy jak ściągniesz sobie druty na czubku głowy, to czy starcza ci czapki, żeby to zrobić. Czyli czy wysokość czapki już jest odpowiednia, dlatego że teraz będziemy czapkę zamykać. I samo to zamykanie czapki zajmie dosłownie kilka centymetrów wysokości, więc teraz już ci musi starczyć tej czapki na wysokość. Jeżeli tej czapki na wysokość nie starcza, to dorób sobie jeszcze kilka okrążeń oczkami prawymi, jerseyem, aż będzie starczać, aż będziesz mogła ściągnąć żyłką końcówkę czapki i ta czapka nie będzie ci podjeżdżać do góry. Teraz będziemy czapkę zamykać, czyli musimy zmniejszyć ilość oczek w okrążeniu po to, żeby dało się ją ładnie zebrać i zakończyć. Jak to będziemy robić? Będziemy używać takiej techniki jak dwa oczka razem na prawo. Teraz ci to pokażę, jak przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Będziemy przerabiać te dwa oczka, pierwsze i drugie na lewym drucie razem, wbijamy się od dołu do góry w oba oczka naraz, czyli najpierw w drugie, a później w pierwsze. Jak już jesteśmy tutaj wbici w dwa oczka naraz, to przerabiamy jak oczko prawe, czyli owijamy dookoła drutu i przekładamy oczka. I tym sposobem na dwa oczka przypada nam teraz jedno oczko prawe. I teraz powtórzę, jak to robimy, czyli bierzemy dwa oczka, wbijamy się tak, jakbyśmy przerabiali oczko prawe, tylko na dwóch oczkach naraz. Czyli wbijamy się od dołu do góry, najpierw w oczko drugie, a później w pierwsze na lewym drucie. Przerabiamy oczko prawe. No i tak przerobiliśmy na dwa oczka jedno oczko, czyli będziemy mieć teraz połowę oczek dokładnie po zrobieniu całego okrążenia, niż jak mieliśmy wcześniej. Teraz całe to okrążenie aż do markera przerabiasz w ten sposób, czyli dwa oczka razem na prawo. I spotykamy się przy markerze. Jak już zrobiłaś całe okrążenie zwężające, czyli dwa oczka razem na prawo i tak całe okrążenie przerobiłaś, no to zmniejszyłaś swoją liczbę oczek dwukrotnie. I teraz przerobimy cały rząd oczkami prawymi, a później powtórzymy znowu zwężanie, czyli znowu będziemy przerabiać rząd dwa oczka razem na prawo. Czyli teraz przerabiamy rząd same oczka prawe, aż do markera. I teraz okrążenie zwężające, czyli przerabiamy dwa oczka razem na prawo. I tak do końca okrążenia, czyli znowu dwa oczka razem na prawo. I kontynuujemy.
Teraz zostało nam na drutach dosłownie kilka oczek. Wyciągnij sobie mniej więcej w połowie tutaj żyłkę. I włóż lewy drut na swoje miejsce w oczka. I teraz to okrążenie będzie już okrążeniem ostatnim. I będziemy przekładać naszą włóczkę przez wszystkie oczka tak pojedynczo, żeby po prostu ją tutaj przeciągnąć dookoła i zacisnąć. Ok, więc musimy pierwsze co to odciąć kawałek tej włóczki, żeby mieć co przeciągać. Ile odciąć? Zawsze lepiej troszkę więcej niż mniej. Ja tak odcinam powiedzmy 70 cm. Resztę włóczki już nie będzie nam potrzebne. Dobra, teraz pierwszym sposobem, żeby tą włóczkę, końcówkę tej włóczki przewlec tutaj przez wszystkie oczka po kolei, no to pierwsza metoda jest taka, że możemy użyć do tego drutów. Czyli robimy tak, jakbyśmy normalnie robili oczko prawe, tylko teraz tym prawym drutem wyciągamy tą nitkę do samego końca i zdejmujemy to oczko z lewego drutu. I w ten sposób przeciągnęłam włóczkę przez oczko. Drugim sposobem, wzięcie igły dziewiarskiej, igły do wełny i użycie jej do przeplecenia tutaj po kolei w każde oczko włóczki. I obie metody będą się sprawdzać. Ja wolę tą z drutami, więc skończę sobie z drutami, żeby Wam też pokazać, co zrobić, jak skończycie przeplatać przez wszystkie te trzy oczka na lewym drucie. Jak tutaj już sobie przewleczecie przez wszystkie, to odwracacie czapkę i wystarczy wciągnąć jeden drut jako ten lewy, no a ten prawy mamy tutaj. Nitka przewleczona przez ostatnie oczko, druty już można odłożyć. I teraz zaciskamy naszą górę czapki delikatnie, żeby nie porwać włóczki. I czapka jest gotowa. Teraz zapraszam Cię do wrabiania nitek i blokowania. I można nosić. Wrobimy sobie teraz nitki w czapce. Zaczniemy od tej na górze. Później tą na dole, tutaj pokażę Ci nowy sposób. Tą przełóż sobie na lewą stronę czapki, czapkę sobie wywiń. Czyli wkładamy nitkę w środek. Wywijamy czapkę na drugą stronę. I tutaj będziemy wrabiać tą nitkę. Pierwsze co, to ja kilka razy przekładam tutaj nitkę, żeby zaszyć naszą tutaj dziurkę. Czyli będę teraz tak jakbym szyła. Przekładała nitkę. O, i dzięki tam dwa razy, trzy razy przełóżcie. Dzięki temu na prawej stronie robótki nie będzie tej dziury tutaj. Ok, i teraz resztę tej nitki będziemy chcieli wrobić w robótkę. Wrabiamy tak samo jak w pierwszym projekcie w kominie, czyli będziemy podążać za jedną z nitek
w robótce. Ja robię tak, że sobie tą nitkę przekładam trochę niżej na początek. I jak sobie przełożę ją troszkę niżej, to dopiero tutaj sobie ją wrabiam. Czyli wybieram jedną z nitek i będę za nią podążać. Jak już wrobicie około 10-15 cm tej włóczki, kilkanaście razy przełożycie, to możecie odciąć, nie trzeba nic wiązać, to się nie rozpruje. Ta nitka już wrobiona. Przewracamy czapę na drugą stronę. Tutaj pokażę Ci nowy sposób. Przełóż sobie tą nitkę tak, żeby wystawała z naszej strony ściągacza, której nie będzie widać. Tą będzie widać, tej nie będzie widać. No to chcemy na tamtej stronie mieć. Więc przekładamy nitkę. Wrabianie w ściągaczu jest troszkę prostsze. Wybieramy sobie jeden z tych takich pionowych rzędów. Ja sobie wzięłam ten oczywiście, bo jest najbliżej mojej nitki. I po jednej stronie będę teraz nabierać sobie igłą o w ten sposób wszystkie oczka po kolei, tyle ile mi się zmieści na igle. OK, jak już nabrałam, to przeciągam igłę razem z nitką. Tutaj nie zaciągam zbyt mocno, tylko tyle, żeby przeciągnąć rzeczywiście, żeby tutaj już nie wystawała ta nitka. OK, i teraz robię dokładnie to samo, tylko że po drugiej stronie, czyli zaczynam od tego oczka. Zaczynam nabierać od tego oczka, z którego wystaje, koło którego wystaje nitka i jadę znowu do dołu. I przeciągam igłę razem z nitką. Tutaj także uważam, żeby nie zaciągnąć zbyt mocno, bo jak zaciągnę zbyt mocno, to tutaj też napnie się ta robótka i nie będzie tak ładnie wyglądać. OK, jak już mamy to wrzucone do środka, do tej kolumny, to znowu obcinamy nitkę blisko. Ona nie będzie nigdzie tutaj wypadać. I czas na blokowanie. Jak czapka zdjęta z drutu w robione nitki, to gratuluję. Zostało tylko blokowanie i można nosić, używać. Więc jak blokujemy? Pierwsze co, bierzemy etykietę z naszej włóczki. Najlepiej w ogóle nie wyrzucać. Jedną sobie zostawić, bo jest tam wiele cennych informacji, które z czasem wypadają z głowy. Po wewnętrznej stronie, o, ja sobie przerwę, to Wam pokażę. Tutaj po wewnętrznej stronie tej etykiety są instrukcje. Instrukcje, jak prać naszą włóczkę. I teraz ta włóczka nie nadaje się do pralki. Trzeba ją prać ręcznie w 30 stopniach. I blokowanie to jest właśnie wypranie naszej włóczki, naszego wyrobu z włóczki. I później ułożenie tego wyrobu na płasko, żeby wysechł. Więc tak, no
bierzemy czapkę. Może Was zdziwić, że jedną mam na głowie, a drugą piorę, ale zrobiłam ich wielokrotnie więcej niż jedną, więc nie jest to takie dziwne. Teraz mam nadzieję, więc bierzemy tą czapkę delikatnie z dodatkiem proszku do wełny, płynu do prania do wełny. Ja piorę z użyciem szamponu, bo nigdy nie mam specjalnego proszku do wełny, a uważam, że szampon nadaje się do włosów, więc na pewno nadaje się także do wełny, która jest włosem zwierzęcym. Jak już wyprana, wypłukana, delikatnie odsączamy wodę ręcznikiem, to nie jest tak, że coś wyrzymam, coś wyciągam, bo zepsuję sobie tą czapkę, rozciągnę. Jak już to zrobiliśmy, odcisnęliśmy wodę ręcznikiem, to na drugim ręczniku rozkładamy ją do suszenia. Ja czasem przygniatam tą drugą stroną ręcznika, jeszcze tą robótkę. Jeżeli ona się jakoś zawija, ta czapka mi się nie zawija, więc po prostu ją zostawiam. Później jak ona już trochę podeschnie, to mogę ją sobie nawet przełożyć na suszarkę, na taką kratkę. Jak złożycie suszarkę, złożycie te boczne panele, to się tworzy taka kratka i tam sobie kładę tą czapkę, żeby oddychała z dwóch stron, żeby przepływ z dwóch stron był. Jak wyschnie, to można używać. Tutaj nie stresujcie się, że ta czapka jest jakaś taka wąska i tułka, bo to normalne, ona później w trakcie noszenia się układa i wygląda, uważam, całkiem nieźle. Więc to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię do kolejnego filmu z tej serii, czyli nauka podstaw robienia na drutach. Do trzeciego tam będziemy omawiać, po co jest próbka. Kilka takich teoretycznych rzeczy. Oczywiście praktyka też będzie, jak taką próbkę zrobić, więc tam Cię odsyłam. Cześć!